No, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures. Z tej strony RoxMB, a tak, to jest kolejny odcinek, no i zaczynamy. No i słuchajcie. Tak, pierwszy rzut oka. Dirt, tak, nadal jest dirt. Nie ma tutaj trawy na wyspie, dlaczego? No cóż, ten transport tutaj trawy niestety się nie sprawdził. Proszę bardzo. Tak, zburzyłem go całego. Jednak wybudowałem inny sposób, chyba dość szybszy. Proszę bardzo. No i trawa transportuje się tutaj już 3 godzinki może. No i proszę, jest już tutaj. Tak więc słuchajcie. No cóż, jeszcze domu dzisiaj nie wybudujemy. Tak, wybaczcie. Mieliśmy dzisiaj budować domek. Jednak poczekamy jeszcze jeden odcinek. Nikt nas nie goni. Prac już nie przesyłajcie, czas już do tego był. Tak więc teraz wybrałem już jedną pracę, którą wybuduję. No i to się pojawi w kolejnym odcinku, tak więc dzisiaj musimy zająć się czymś innym. No i cóż, wpadłem na pewien pomysł, proszę bardzo, tam już jest teren przygotowany. No i tak, nie mam magazynu. Tak, nie mam magazynu. Wszystkie swoje potrzebne mi rzeczy składuję po prostu w dwóch skrzyniach, co jest według mnie no troszkę takie no cóż, toporne, że tak powiem. Wszystko jest takie pogmatwane, nie wiadomo gdzie co jest, a tutaj proszę, będzie nowy magazyn, gdzie wszystko będzie wiadomo gdzie się znajduje. No i mam nadzieję, że to wszystko będzie poukładane. No słuchajcie, tymczasem kiedy tutaj sobie rosła trawa, oj, robiłem dużo rzeczy. Otóż byłem sobie w kopalni, wykopałem dość dużo materiałów, węgiel, żelazo itd. oczywiście także redstone. No i zależało mi na złocie i na żelazie. No na redstone też oczywiście, na wszystkim, na diamentach. Jednak znalazłem tylko 7 diamentów, tak więc zadowolony może nie jestem, ale zawsze coś. Właśnie, 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 pewnie jesteście ciekawi co to jest w ogóle na środku tutaj mojej wyspy, bo to jest wyspa. No cóż, jest to, są to takie rusztowania do kolejnego projektu, który pojawi się już niebawem pewnie w kolejnych odcinkach. Jak na razie jest tutaj po prostu wyznaczony środek i krawędzie pewnej budowli. Aha, zobaczycie co to będzie. Nic nie mówię, ale myślę, że możecie się już domyślić. Tak, mówiłem o tym w poprzednich odcinkach. Dobra, tak więc proszę bardzo, to jest teren budowy dla kolejnej budowy, masło maślane, pochodnie, wełna, no i po prostu pusta przestrzeń. No i właśnie kluczowa sprawa. Możecie mieć mały zawał, uwaga. Proszę bardzo, ile brązowej wełny? No cóż, pewnie jesteście ciekawi skąd ja tyle mam tej wełny. Otóż nie było łatwe jej zdobycia, a potrzebuję jej naprawdę dużo do tej budowli. Otóż, aby zebrać tyle wełny, teraz pewnie na ekranie pokazuje wam się krótki filmik. Musiałem wyrwać jedną owcę z mojej głównej zagrody owiec. Resztę pozabijać i rozmnożyć to. Wow. No proszę. Byłem w lesie i tego nie zauważyłem. Tak, tak, mówię o swojej farmie. Tak, musiałem wyrwać jedną owcę i rozmnożyć ją z drugą. Tak. Niestety, bardzo często miałem problem ze skrzyżowaniem brązowej owcy z białą. Praktycznie zawsze wychodziła biała. Na szczęście, kiedy wyszła już ta brązowa, można było powiedzieć, że z górki wszystko poszło, gdyż dwie brązowe owce dają brązową owcę. No i cóż, rozmnażanie owiec zajęło mi w sumie około 2 godzin. Tak, a zbieranie samej wełny około 3. Tak więc było to masakra, po prostu. Nigdy już czegoś takiego robił nie będę. Teraz te owce biegają tam po całej mojej wyspie, teraz stąd ich nie widzę. Tak, jednak na filmie wszystko możecie zobaczyć.
Tych owiec na filmie jest mało, później je rozmnożyłem, no i proszę, uzbierałem około 20 staków brązowej wełny. No i pewnie jak słyszycie po moim głosie, jestem dość zmęczony, bo kręcę ten odcinek wieczorem. Zbierałem wszystkie materiały, jakie się dało i po prostu robię ten odcinek, że tak powiem, na styk. Ale spokojnie, damy radę, wyrobimy się. Jest to jeszcze czarna wełna. Z czarną wełną było mniej problemu. Drewno, które zebrałem w lesie. Dość sporo, około 4 staków. Żelazo, spokojnie, miałem jeszcze cały stak żelaza z moich starych zapasów. Redstone, 9 slimeboli znalazłem, tak? Znalazłem jednego wielkiego slima. To znaczy takiego średniego, to chyba był średni slime bodajże. Tak. Średni slime podzielił się na kolejne 4 małe. Znalazłem jeszcze 2 małe slimy i jeden jeszcze z mojego magazynu. Razem mam 9 slimeboli. Myślę, że przydadzą mi się do pistonów. Mam tutaj jeszcze kamień, płotki, drewno, dirt do rusztowań, jednak myślę, że nie będę go tak dużo potrzebował. Złoto, tak, z mojej chatki już złota nic nie ma. Tak samo ogłuciłem jaskinię. No niestety więcej tego złota nie miałem, myślę, że tyle mi wystarczy, ale zobaczymy. 53 tory, w domku mam jeszcze cały stak torów. Łopata, kilof jeszcze muszę jeszcze iść po kilof. Po co drabinki? No cóż, nie wiem, pewnie będę musiał gdzieś wejść. Sapling, sapling, sapling. Małe drzewko, kurde, wyleciało mi z głowy. Tak, do jakichś doniczek, do jakichś dekoracji i oczywiście pochodnie. No i słuchajcie, zabieram się do budowy, ale tymczasem idę spać. No i tak, przede mną jeszcze dużo pracy. Otóż chcę w tym magazynie zrobić dość duży taki fajny mechanizm. A zobaczycie, co to będzie, zobaczycie. Nic na razie nie mówię. Zobaczcie pod koniec tego odcinka. Nie przesuwajcie. dobra. No i cóż, to byłoby na tyle. A tymczasem ja się z wami żegnam, jak to zwykle bywa. No i zabieram się do tego budowania. Tak. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że ciekawie. No i cóż, to byłoby tyle z mojej strony. Usłyszymy się jeszcze pod koniec odcinka, kiedy to będę chodził po tym moim magazynie i pokazywał ten projekt, jak on został wykonany. Dobrze, tak więc życzę wam miłego oglądania.
No, siemanko, witam was bardzo serdecznie, ponownie po skończonej pracy. Proszę bardzo, tak, to moje, było moje GG. Oto jest moja skrzynia, którą przed chwilą wybudowałem. To jest mój magazyn. No i cóż, skrzynia wyszła naprawdę świetnie. Czemu stąd nie widać moich zwierząt? Dlatego pewnie się nie respią kury. Nie respią, nie znoszą jajek, o. No i słuchajcie, jak widzicie, właśnie dotarła trawa na moją wyspę. No i cóż, dopiero teraz. No i bardzo fajnie, gdyż możemy zacząć budowę naszego domku. Dobra. Ale nie, najpierw musimy ogarnąć ten magazyn, tak więc schodzimy na dół. Ale tutaj tego wszystkiego. Teren, plac budowy normalnie jakiś. U stóp posągu. Ale nie jest tak ciemno. Więc nie wiem, czy będziemy go w jakiś sposób oświetlać. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś to fajnie wykombinuje. Tak, ktoś powiedział, że lawą mam to oświetlić. No to chyba po skinie bym miał. Bo oczywiście jest on z wełny. Tak więc lawa nie wchodzi raczej w grę, no chyba, że gdzieś dalej. No ale na przykład tutaj by ta lawa spadała, ale ona by wtedy nie oświetliła tego skina, tak? Dobra. Chodźmy tutaj, chodźmy. Wejście do magazynu. Tak, tutaj jest wejście. No i cóż, może zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. No jak widzicie, jak wygląda skrzynia. Nie mam akurat teraz skrzyni przy sobie, ale jak widzicie, jest tam takie otwieranie, jak jest w prawdziwej skrzyni. Tak troszkę właśnie nie opowiedziałem, jak to wszystko wygląda, ale zresztą sami widzicie. I tak, te końcówki są troszkę pozaokrąglane. Tak, gdybym skoczył. No, drzewo, wypadł. Tak samo jest tam na otwieraniu, jest taka jakby jeden klocek jest taki w głębi, że to oddziela górę od dołu. No i cóż, na początku chciałem zbudować otwartą skrzynię, jednak doszedłem do wniosku, że naprawdę tam mało się zmieści wtedy w tej skrzyni. Magazyn będzie dość mały, a dużo miejsca zajmuje pewien mechanizm, który właśnie tutaj zbudowałem w środku tej skrzyni. Chodźmy tu, chodźmy do tej skrzyni. No dobra, no i tak, oczywiście potrzebowałem jakiegoś magazynu, także magazyn jest. No i bardzo się cieszę, jednak teraz sobie to obejrzymy. Proszę bardzo, tak wygląda wnętrze. Tak, drzewo naprawdę się przydało. Dobrze go tyle nazbierałem. I tak, to jest praktycznie taki bajer. Bajer tej budowli, tego magazynu. Dlaczego? No słuchajcie, jest to tutaj magazyn wełny. Zmieszczony w takim małym jakby otworze. Tutaj mamy wszystkie kolory wełny, jaki rodzaj chcemy. No i patrzcie, ilość slotów 9, za chwilkę wam wytłumaczę. Typ przedmiotu wełna, czyli w tym mechanizmie jest tylko wełna. Magazyn, czyli jeżeli tutaj klikniemy prawym, mamy wełnę. Tutaj mamy podgląd koloru i zmień kolor szukanej wełny. No i słuchajcie, taki bajer. Tak dla sprostowania. Czarny to wszystkie raczej odcienie czarnego i szarości. Tak samo jak niebieski, to jest na przykład odcień tego jasnego niebieskiego i niebieskiego. Tak więc, tak dla sprostowania. Czyli jeżeli będzie czerwony, to będzie na przykład też różowy w tej skrzyni. No i słuchajcie, szukamy koloru wełny. Powiedzmy, że chcę czerwony. O, akurat czerwony jest. No i proszę, otwieramy skrzynię, a tutaj wełna czerwona. No i cóż, świetnie. Patrzcie, po wciśnięciu przycisku wełna, jak i wózek przesuwają się. Na dodatek jeszcze ta wełna wypycha, tam jest piston, piston wypycha jeszcze tą wełnę dla takiego lepszego podglądu. No i teraz mamy, jak widzicie, biały, proszę bardzo. Biały, o, biały wełny mam dużo. Następne. Brązowa. No proszę, dobra, poszukajmy koloru, nie wiem, pomarańczowego. Zielona, nie? Jest pomarańcz i proszę bardzo, mamy pomarańczowy. No i naprawdę bardzo fajny bajer. Za chwilkę wam pokażę, jak to wybudować i zachęcam wam i zachęcam was do wybudowania właśnie czegoś takiego, gdyż jest to po prostu coś nowego. Jakiś nowy bajer, tak? Dobra. Tak więc. Okej. Najpierw może zwiedzimy cały magazyn, a później na końcu pokażę wam ten mechanizm. Tak więc idziemy do góry schodami. Z lewej i z prawej strony są takie same schody. Tak właśnie, i oto jest pierwsze piętro. Jeszcze troszkę niedopracowane, gdyż nie ma tutaj tabliczek, które podpisują te skrzynie.
No cóż, ale to się wszystko zrobi w swoim czasie. Tak więc teraz już naprawdę po prostu nie miałem do tego głowy. Ale to wszystko się zrobi. No i cóż, oj, to ustawiam pochodni. Tak. I proszę bardzo, mamy tutaj pierwszy pokój. I w pierwszym pokoju jest tak. Po lewej stone i cobblestone. Po prawej jest dirt. Tak, to jest taki największy magazyn, gdyż tych surowców myślę, że mamy bardzo dużo. I potrzebujemy naprawdę na ich dużo skrzyń. I z przodu mamy żelazo. Tak, te skrzynie są niestety jeszcze puste. Ale to wszystko się zapełni. Dobra. Tak samo tutaj jeszcze coś wymyślę. No i słuchajcie, tragedia, bo na to wszystko poszło tyle drewna. Na te skrzynie same naprawdę bardzo dużo drewna poszło. To jest po prostu masakra. Jeszcze 2 razy chodziłem i zbierałem drewno. To, co uzbierałem na początku odcinka, nie starczyło mi. No i mamy tutaj jakby takie półpiętro. I mamy tutaj tak. Pożywienie. Tutaj będzie całe moje pożywienie, jakie zebrałem w grze. Zupki, nie zupki, jakieś chlebki, nie chlebki. O, sadzonka. Tak, dla wystroju. I tak, drewno, deski. Tutaj będzie całe moje drewno i deski. Tak samo tutaj są elementy drewniane. Nie chciałem robić oddzielnych skrzyń dla płotków, patyków, drzwi, płytek drewnianych, naciskowych. Tutaj po prostu będą wszystkie elementy wykonane z drewna. No i bardzo fajnie. Jak widzicie, są tu jeszcze obrazy wciśnięte, gdzieś między tym też szczeliny. No i oczywiście wełny mam sporo, drewna też, tak więc nie było to dla mnie problemem. A przypominają mi się czasy biblioteki, kiedy budowaliśmy bibliotekę. Dobra, nie ma co, mamy jeszcze jedno piętro, jeszcze dwa. Tak więc proszę bardzo. Tutaj wykorzystałem dość ciekawy pomysł. Proszę bardzo, tutaj będzie skrzynia na przykład ze sandstone'em, tutaj z gliną, tutaj ze stone brickiem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, z drewnem. Chyba to usunę, gdyż drewno będę miał składowane tam w tych skrzyniach na dole. No dobra, mamy tu jeszcze 2 skrzynie po bokach. Sam nie wiem, co tu będzie, jednak miałem tych skrzyń dość dużo, jeszcze mi chyba zostało się z 10. Tak więc tutaj je ustawiłem. Okej. Obrazy, 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 obrazy. Skrzynia, gdzie chyba będzie redstone. I skrzynia, gdzie są diamenty. Tak, centralnie położona. A tutaj co będzie w tej skrzyni? Nie wiem, naprawdę nie wiem. To nie jest jeszcze wszystko podpisane, ale wszystko się zrobi. I tak, tutaj będzie taki znak informujący, co będzie, co jest na tym piętrze, jakie przedmioty się znajdują. No i oczywiście skrzyneczki. Proszę bardzo. Obrazy, skrzyneczki, obrazy i skrzynki. Muszę policzyć, ile tych skrzynek jest, bo tutaj dosłownie się gubię. Tak, i tutaj będzie wszystko podpisane. Myślę, że to będzie na przykład zielona nawa, to będzie czarna jakaś tam nawa i to będzie wszystko podpisane ładnie. Jak to było w moim pierwszym magazynie. No i oczywiście wyjście na samą górę. Tak. No proszę. Jeszcze trochę byśmy dosięgnęli do naszej wyspy. Wow. Tak, tutaj będzie kolejny projekt, już mówiłem. A zobaczycie jaki. No i słuchajcie, no to już będzie koniec, jednak nie, 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 zapomniałem, bym zapomniał. Muszę pokazać wam ten mój mechanizm. Ha. No nie. Oj, ale byłby komentarze, że zapomniałem. Tak, chyba zapomniałem kiedyś coś takiego zrobić. Otóż była to wieża z dirta do teleskopu z odcinka 59. Tak, fail, mały fail. Chwila. Gdzie mam to wejście? No dobra, jestem z powrotem. Okazało się, że zgubiłem się we własnym magazynie. Kurde, zawsze coś tak myślę, że o muzeum. Coś cały czas muzeum. Ale nie, to magazyn. Dobra, mniejsza z tym. No i proszę bardzo, oto jest ten cały mechanizm. Oj, wybaczcie, jest tu niestety troszkę ciemno. Ale damy radę, damy radę. Dobra, zacznijmy od początku. Nie, nie tu. Tu, tak, tutaj za tą wełną jest przycisk. Redstone aktywuje się, leci tutaj. Oczywiście nie aktywuje tych repeaterów. Tak więc leci tutaj, leci tutaj. Okej, spada tutaj. Aha, tak, leci tu, leci tu, leci tu. Oj, wybaczcie, niestety tam się nie dostanę. Tak więc zrobimy coś takiego. Chciałbym wam po prostu wytłumaczyć, jak ten cały czerwony proszek przelatuje. Dobra, podchodzi pod tą górkę, tutaj, tutaj, tutaj.
tutaj i spotyka się tutaj w tym miejscu. No i słuchajcie, tutaj dość kluczowa taka sprawa. Tutaj jest takie rozgałęzienie. Ta droga prowadzi do pistona, która wyrzuca wózek i powoduje następne podanie wózka, a tutaj ten mechanizm powoduje pokazanie innego koloru wełny. Tak więc najpierw zajmiemy się tym mechanizmem. Dobra, tutaj idzie główny czerwony proszek od tego mechanizmu, od tej wełny. No i proszę bardzo, tutaj się drogi rozwiedlają. No i tak, tutaj są cztery pistony. Tam jest jeden ukryty w ścianie, tutaj jest jeden, tutaj i tutaj. Tak więc musimy mieć cztery drogi czerwonego proszku. Mamy pierwszą, która leci tutaj do pochodni, tam do pochodni i nad, i tam jest piston. Tak, i po prostu uruchomienie tego mechanizmu powoduje uruchomienie tego tłoka. Jak zauważyliście, są tutaj dwa repeatery. Idźmy dalej, zapamiętacie te dwa repeatery, chodźmy dalej. I mamy tutaj kolejne rozwidlenie. Coś mi się język plącze. Mamy tutaj drogę i bez repeatera. Czyli słuchajcie, ten piston zostanie uruchomiony jako pierwszy. Następnie zostanie uruchomiony ten piston, gdzie są dwa repeatery. Następnie tutaj, gdzie są trzy. Tak. I ostatni zostanie ten piston aktywowany. Gdzieś tu jeszcze był repeater. Popatrzmy. Tak, tutaj jest chyba na 3 gdzieś ustawiony, a powinien być raczej. Okej, może być tak. No i słuchajcie, jak widzicie, każdy piston aktywuje się dopiero po jakimś czasie. No i to jest właśnie kluczowa sprawa. Powiedzmy, że ten piston aktywuje się pierwszy. Przeleci tutaj wełna. Następnie ten piston się uruchamia i przeleci w dół. Kolejny się uruchamia i tak w kółko. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Przydoby tutaj się jakiś przycisk, wiecie? Tak, żeby wam to dokładnie wytłumaczyć. Tak więc słuchajcie, skoczę na chwilkę po jakiś przycisk i wam tutaj wszystko pokażę, jak to działa. No dobra, a że jestem negusem, to zamiast po przycisk skoczyłem po pochodnie z tamtego toru. A to źle. Dobra, nieważne. Pokażę wam tylko raz. No i tak, tutaj jest, jak widzicie, rozwidlenie tych dróg. Tak więc ciach. Tak, widzicie, co się wydarzyło? Wszystkie klocki przesunęły się o jedno. No i tak jak wam mówiłem, każdy piston spełnia swoją rolę. A na dodatek, chodźmy tutaj. Jeszcze jest tutaj jeden piston, który wypycha tą wełnę do przodu i jest to lepki piston. Tak, lepki piston. Użyłem dwa lepkie pistony w tym mechanizmie. Na szczęście moje surowce pozwoliły mi na to. Tak więc bardzo fajnie. No i cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Jeżeli nie, napiszcie, a zbuduję taki mechanizm gdzieś tam na tym moim terenie i pokażę wam taki mały poradnik, jak to zrobić. Dobra, tymczasem lecimy dalej. A, pochodnie trzeba oddać i wózek popchnąć. Pyk. Ha, no właśnie. Jeszcze nie pokazałem wam, jak działa wózek, ale to za chwilkę. Tak, jakby to wam tutaj się, jak tutaj się dostać, na chwilkę zniszczymy tą wełnę. Okej. No i słuchajcie. Za tymi wózkami jest lepki piston, który ma przyczepiony do siebie półpłytkę. Tak, dlaczego półpłytkę? Otóż ta półpłytka przyczepiona do pistona wysuwa ten wózek, powodując, że on tu po prostu zjedzie i się rozpędzi. Dlaczego, zapytacie, półpłytka, a nie na przykład cały klocek? Jeżeli byłby to cały klocek, klocek popchnąłby dwa wózki naraz, te wózki połączyłyby się i wjechały na tą górę. Tak więc tam musi być jedna półpłytka, która popycha tylko jeden klocek, jeden wózek i po prostu tak to fajnie wszystko działa. Chciałbym się tam dostać, jednak musiałbym niszczyć wszystkie wagony. Jak widzicie, tam jest lepki piston, jak aktywuję przycisk, on się po prostu wysunie, półpłytka także się wysunie i ten wózek zjedzie. Tak, tutaj nie ma tora żadnego, to stoi po prostu na bloku drewna. Tak więc jeżeli popchnie piston ten wózek, on od razu zjedzie i się rozpędzi. No okej, okay. No niestety nie chcę teraz tego rozbierać. Jednak tak jak powtórzyłem, napiszcie, a być może zrobię do tego poradnik. Dobra, tutaj jedzie wózek, jedzie.
pod górkę. No i jak to jest tradycyjnie, jedzie, uderza w klocek i spada jeden na drugi. Jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli tutaj byłyby tory, tutaj w tym miejscu, tutaj jak widzicie jest tylko klocek drewna. Jeżeli tutaj byłyby tory, wszystkie wózki połączyłyby się w jeden. Tak więc byłoby to bez sensu. No i naprawdę czasami główkowałem się, jak to wszystko zrobić, jednak na szczęście wszystko fajnie jakoś wyszło. Jednak tak, gdzie powinna być ta wełna? Obawiam się, że tutaj. Tutaj. Tak więc muszę zebrać jakiś klocek. Tak. Oczywiście ten klocek dirta muszę tutaj zebrać, gdyż wózek niestety nie przejdzie przez taki klocek, zatrzyma się. Tak, udręka, dosłownie udręka. No i słuchajcie, myślę, że nie będę wam pokazywał, albo pokażę wam, jak ten czerwony proszek tutaj biegnie. Proszę, to jest ścieżka do pistona. Tak, tam jeszcze jakieś pochodnie. No i proszę bardzo. Tutaj znajduje się piston, dokładnie... tak, dokładnie tutaj. No i proszę, jak działa ten czerwony proszek? Biegnie. Redstone. Repeater. Tak, to jest niepotrzebne tu. Redstone repeater, czerwony proszek. I ten czerwony proszek zasila tego pistona w jakiś magiczny sposób. Ale zasila, dobra. Tak, jest to dość dziwne. Ale ważne, że to wszystko działa. I jakoś styka. Dobra, tak więc to jest taki super mechanizm, który po prostu pozwala jakoś to schować. Fajnie, proszę bardzo. Tam jest piston, a tu jest czerwony proszek. Dobra, słuchajcie, no niestety to już jest raczej koniec tego odcinka. Pokazałem wam chyba wszystko, jeżeli dość tak nieprecyzyjnie, to napiszcie. A ja to postaram się wam wytłumaczyć lepiej. A teraz, chodźmy jeszcze na zewnątrz. Gdzie tu wyjść? Tutaj. Wybaczcie, jakieś zaćmienia mam. Być może dlatego, że jest dość późno, a ja to nakręcam. Ale mniejsza z tym. Tak, czyli magazyn działa. Kolejny nowy patent w mojej serii. I jak to wygląda? No świetnie, naprawdę. Mi się to bardzo podoba. Jednak chciałbym jeszcze dorobić coś tutaj w tej wełnie brązowej. Nie wiem, może pociągnę tutaj pas desek, aby to wyglądało jakby takie jakieś cieniowanie. Ale zastanowię się nad tym, bo to wełna jest taka trochę jednolita, to brązowa. Jednak sam się dziwię, że tyle uzbierałem, bo jest naprawdę ogromna liczba wełny brązowej. Ale dałem radę. No i cóż. Tutaj te... to jest dirta. Jak to nazwać? Rusztowania, że tak powiem. Zostaną jeszcze przez kolejne chyba dwa odcinki. No i w następnym zabierzemy się już za ten domek. No wybaczcie, niestety dzisiaj jeszcze trawa tam nie dorosła, ale dzisiaj wybudowaliśmy kolejny fajny projekt, który myślę, że wam się spodobał. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Projekt ten możecie znaleźć w opisie do tego filmu, pobrać save, na którym znajdują się inne moje projekty, na przykład mój skin, kurczak oraz właśnie ta skrzynia. Skrzynia niestety jest ta pusta w środku na tym save'ie. Tak więc możecie pobrać tylko z zewnątrz w ogóle tą całą obudowę jakby. No i bardzo fajniutko. Nie wiem, czy w ogóle ktoś miał jeszcze taki pomysł właśnie w serii, żeby wbudować jakąś skrzynię zamiast magazynu. Ale wygląda to naprawdę ciekawie i cóż, świetnie. Dobra, tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. W następnym odcinku wbudujemy projekt naszego domku. I proszę, nie wysyłajcie mi już projektów, gdyż cały czas jeszcze się zastanawiam, który domek wybiorę. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie. I pozdrawiam. Cześć.